Co jeszcze jedna kwestia. No to już po tym jak nagrałem, dowiedziałem się, że jak się wróci do gry i wybierze pliki, to odblokowało się, no oprócz tych questowych, które się dostawało w trakcie gry, to odblokowały się pliki kinowe, zdaktujmy. I one opowiadają tak jakby troszeczkę po o fabule, znaczy w niektórych przypadkach, o fabule po tym, co się tutaj wydarzyło, tak? Więc ogarniemy sobie te rzeczy. Zasady to znamy, mapę wiadomo. Rozumiem, normalnie dostawaliśmy. Karteczkę też. Ale pojadę po kolei, żeby nie było. Design fata deum flecis sperare precando. Tłumaczy się to na los i... tak jakby... bogów, którzy zawiedli, są guści na łzy. Jezuska fraza. Plaudite acta est fabula. Podobna linia z Virtus Last Reward, która tłumaczy się na... Brawa! Gra się zakończyła. Latynoska fraza druga. Mor certa hora incerta. Tłumaczy się to na... Śmierć jest pewna, jednakże godzina jest niepewna. Syndrom Everi. Także znany jako syndrom Daydream. Z takiego... marzenia, tak spania, wiecie. Mózg nie może znieść natłoku informacji, który wchodzi do mózgu i w efekcie się zamyka. Powód tego powód, dla którego to występuje, jest niewiadomy. Free the Soul. To organizacja, która chce ocalić ludzkość przez stworzenie idealnego nowego świata. Głowa tej grupy to podejrzana figura nazywana bratem. Domek, trująca woda. To po prostu jest taka to jest woda, która po prostu jest jak trucizna na ludzką skórę, przedaktujmy. Leukochlordium. Jest to pasożyt, który używa ślimaków jako swoich takich... no żyje po prostu w tych ślimakach i przenosi się wtedy na ptaki. Jajo oryginalnie znajduje się po prostu w ślimaku i to migruje do jego tak jakby odnóży. Te leukochlordium powoduje, że te odnóża... zobacz, to tak zarzuciłem w dół. Sprawia, że po prostu jak zostawia ten swój ślad, to zwraca uwagę ptaków. Kiedy zostaje ten ślimak, kiedy zostaje zjedzony przez ptaki, ten pasożyt składa sobie jaja, które wychodzą... Znaczy, wtedy zostają po prostu jaja w tych prochach, tak jak, znaczy w ptakach tak jakby, a z ptaków to znowu przechodzi na ślimaki i tak się kółko kontynuuje. Ale co jeżeli ślimak, o którym został wspomniany w historii Zero, miał leukochlordium w środku? Spinochordone stellini, także znany jako Hireworm, czyli robak włosowy, jest cienki i długi. Ta larwa jest przyczepiona i trzyma się po prostu w takich wodnych terenach i jest konsumowana przez insekty wodne, które są jedzone przez robaki z ziemi, jak... chociaż nie wiem... krykiety? I mądlące się mantisy? Kiedy pasożyt dociera do dorosłego, może kontrolować swojego tego hosta, prowadząc go do wody, aby go topić. Pasożyt ucieka od hosta i wraca do wody, gdzie się reprodukuje. Larwa jest jedzona przez wodę. Neisenkty i kółko się powtarza. Toxoplasma gondii. Jedna komórka organizmu, która jest taka szeroka na 2-3 mikrocentymetry i na długość mniej więcej 4-7 mikrocentymetrów. Szerokość 2-3 i długość 4-7. Jeden z najbardziej znanych pasożytów, niemniej jest hostem dla niego kot. Zainfekowany szczur traci strach do kotów, co sprawia, że mógłby nawet polować na swojego predatora. Para. Po co mi to? Podpowiedź na antidotum. Problem Mondego Hala. To jest puzzle bazowany na telewizji, na grze telewizyjnej, której hostem był Monty Hall, który był bardzo taki
Zaiste, a problem jest następujący. Są drzwi przed... troje drzwi przed tobą. Jedne skrywają nagrody za nimi, gdzie reszta twa ma osły. Właściwie to... Kozy. Drzwi z nagrodą są losowe, ale tylko znane przez Montiego. Monty pyta, które stroje drzwi chciałbyś otworzyć? Wybierasz drzwi, ale pozostaje zamknięte. Jedna z pozostałych dwóch się otwiera, ujawniając kozę. To jest możliwe, że obydwoje drzwi zawierają kozę i wybrałeś drzwi z nagrodą. A wtedy Monty pyta, no teraz skoro jest tylko dwójka zamkniętych drzwi, to które wybierzesz? Być może zmienisz swoje zdanie, a zostaniesz z pierwszym wyborem? Jak powinien się odpowiedzieć? I z tego co ja wyczytałem, ale to chyba jest też druga, tak jest drugi ten. Prawdopodobnie pomyślałeś. Nie mam możliwości, aby wiedział... Nie mam przecież możliwości, aby wiedzieć, który jest prawidłowy, ale szanse są 2-1. Prawdopodobność tych drzwi jest taka sama. Jednakże, pytanie zostanie odpowiedziane w tej grze. Lokalizacja maski gazowej jest totalnie losowa, a więc użycie prawdopodobności, aby wybrać prawidłową szafkę, wciąż może być wynikiem, a wybrać złą, tylko z powodu złego pecha, szczęścia. Nieco chodzi o to, że to jest lepiej podać na przykładzie właśnie na przykład 10 szafek. Jeżeli mamy 10 szafek i wybieramy pierwszą, tak jakby, nie inaczej, zróbmy to na przykładzie tych trójki drzwi. Mamy trójkę drzwi, załóżmy, że wybieramy, że w drugiej jest nagroda. Wybieramy pierwszą i nagle, no otwiera się, to wiadomo, ale przepraszam. Czekaj, jak to działało? Aha, że zostaje zamknięte. Tak, wybieramy jedynkę, trójka została otwarta, się otworzyła i teraz jedynka i dwójka są zamknięte. I masz rozkminę, że no przecież dobra, mam dwójkę drzwi, więc jest jedna druga. Tak naprawdę w teorii zrobiło ci się to 1/3, bo bierzesz pod uwagę to, co zostało teraz zamknięte. I to jest takie złudne spojrzenie, tak jakby na to. Kraszki. Sekretna organizacja stworzona przez Akane Kurashiki. Ich ostatecznym celem jest stworzyć lepszą przyszłość. Brat Akane Aoi jest drugi tam w komendzie i pomaga jej od zewnątrz. Latynoska fraza 4. Stabat Mater Dolorsa. To jest hymn łaciński, który tłumaczy się na smutek matki stoi. Coś takiego. Centrum języka. Popularność była trzymana w naszym języku. Popularność naszej ulgi jest... Kurczę, po prostu ośrodek naszego języka jest po lewej stronie mózgu, ale ostatnie research ujawnił, że ta strona ma troszeczkę różnej witalności. Tak około od 30 do 50% języka jest w prawej hemisferze na końcu leworęcznej dłoni, kiedy mały procent jest praworęczny. Znaczy po prawej stronie jest. Te strony zawierają centrum językowe, które nazywa się główną hemisferą. Spalarnia potrzebuje temperatury przynajmniej 850 stopni Celsjusza na 2 sekundy, aby stopić jakiś materiał. Ludzkie tam krążenie krwi ma około 760 do 1150 Celsjusza. Przepraszam, żeby spalić człowieka. Gableter. To tutaj mamy Antidotum Shift. Fenomenon, który pozwala osobie wysłać ich przytomność do innego świata i historii. To jest akronim od Spacetime Human Internal Fluxing Transfer, czyli... Jakby to przetłumaczyć? Transfer wiedzy człowieka do czasu przestrzeni. Przez czas przestrzeń, coś takiego. Nukleus. Generalny komputer dla transportera. To wiemy, jak to działa. Tutaj mówi, co można transportować, to też... Dom Dicom nie jest jakąś konkretną fabryką, ale jest prywatnie tak jakby trzymana, znaczy właściwie cielem jest właściwie firma, która robi research na temat kosmosu. Ta firma jest posiadana przez Free the Soul, ale detale są ukryte dla wszystkich innych. Metempsychoza naprawdę istnieje, ale jakie są szanse, że inteligentne życie jest
Jak jest szansa, że ty jesteś inteligentnym życiem z twojego następnego życia jako przeciwność do wszystkiego innego? Weźmy numer rzeczy do... Po prostu weźmy kilka rzeczy pod uwagę. Cała reszta ma wielą, większą szansę. Ale jeżeli narodziłby się jako kaczka, żaba albo nawet paramekium, nie byłoby możliwości, abyś mógł wiedzieć i rozważać swoje własne istnienie. W efekcie to nie jest inne od bycia po prostu kamieniem czy gąbką. To zostało powiedziane, kamienie i gąbki nie mają woli własnej, oprócz tego, że... Oprócz kilku wyjątków. Oczywiście SpongeBob, nie? Więc chyba nie obchodziłoby cię twoje następne życie. Dlaczego miałoby? Na przykładu, jesteś w totalnie ciemnym pokoju ze śmiercią naprzeciwko ciebie. Jeżeli wypadnie ci jedynka, światła się zapalą, ale każdy inny numer sprawi, że światła będą wyłączone. Możesz to kręcić tak wiele razy, jak sobie życzysz, więc... Więc jaka będzie liczba na kostce, kiedy ją zobaczysz? Jeden oczywiście, ponieważ nie możesz zobaczyć innych wyników. Technicznie Radical 6 nie zabił 6 bilionów ludzi. Rozprzestrzenienie się wirusu spowodowało chaos i panikę dookoła świata, przez co wybuchło bardzo wiele reaktorów nuklearnych. To te eksplozje doprowadziły do 6 bilionów śmierci. Multiverse i jedna ścieżka. Gry wideo mogą pomóc wyjaśnić te stwierdzenie. Protagonista Faj podróżuje sobie drogą, aż dociera do ścieżki, która rozprzestrzenia się na 3 kolejne etapy. Ty jesteś graczem, wybierasz ścieżkę w lewo i P kończy, że jest złapana przez terrorystów i przetrzymywana w podziemnej celi na zawsze. No to próbujesz drugi raz przez wybranie prawej ścieżki. Unikasz terrorystów, ale Faj uderza w samochód i... zostaje Zostaje potrącona przez ciężarówkę i po prostu jest niezdolna do pracy. No to jesteś wkurzony, wzdychasz i wracasz do ostatniej ścieżki, która prowadzi po środku. P atakuje, pada na człowieka, atakując jego dziewczynę z z rodziny takiej zamożnej i walczy, pokonuje go. Dziewczyna i Faj zakochują się, biorą ślub i żyją sobie później szczęśliwie. W tym punkcie czasu gra się tak jakby kończy. Czy to jest... I to zakończenie jest uważane za najlepsze, ale czy naprawdę? Weźmy teorię multiświatów w podważanie. Wtedy P, którą wybrała lewą ścieżkę, to LP, więc myślisz, no ale dlaczego ja nie jestem P, która wybrała główną ścieżkę? I zamiast tego ucieknąłem w tej celi. Ale jeżeli jest tylko jeden świat, wtedy lewa LP... historia LP wyparowuje, kiedy P wybiera centralną ścieżkę. Komputer kwantowy, który zawiera dane jedynkowe i zerkowe. To format numeru binarnego. Komputery kwantowe mają dane w jedynkach, zerach i superpozycjach dla obydwojga. To pozwala im robić bardzo wiele symulacji naraz, przez robienie ich nie tylko w naszym uniwersum, ale także w innych. Właściwie tego nie rozumiem, ale... Znaczy rozumiem, co przeczytałem. Nie rozumiem, jak to działa. Radzka fraza. Audentem for school when school i viewed. Fraza z Nowickiego. Tłumaczcie na obydwoje miłość i szczęście pomagają prostocie. Ołusemu. O, tutaj mamy mniej więcej, jak to było z tym spaniem i całą resztą. Gdzie poszło powietrze? Skrzydła C, Q i D będące w tej samej przestrzeni oznacza, że ta wentylacja w pokoju przygotowawczym i parze nie prowadzą do jednego skrzydła. W środku po prostu jest mała przestrzeń dla Gaba, gdzie on często sobie odpoczywa na dywanie. Morderstwo sprzed 17 lat. I właśnie teraz... oprócz tego, że będzie tutaj napis Inna Faj i Gap Letter 5, będzie już ten na temat tak jakby przyszłości. Znaczy oprócz tego, co teraz będzie, tak? 17 lat temu młoda matka poszła zrobić sobie jogging do parku. Dotarła do rozskrzydlenia, gdzie już właśnie szła w prawo, ale tego dnia zdecydowała się pójść w lewo. Dlaczego? Ponieważ był tam ślimak na jej drodze. Nikt nie wie, dlaczego uniknęła tego ślimaka. Czy bała się ich? A może poczuła niebezpieczeństwo od niego?
Cokolwiek to mogło być, ten ślimak spodobał, że wybrała lewą ścieżkę. W wyniku została zabita przez dziewczynę. Podejrzanym, który został wzięty do... aresztowany, był japoński mężczyzna, który nie był winowajcą. On został fałszywie oskarżony i dostał egzekucji, a jego żona popełniła samobójstwo w swojej żałości. Dwójka z nich zostawiła dwójkę dzieci za sobą. Ten człowiek, którego złapano, zadzwonił taksi, zanim go aresztowano, ale taksi wzięło inną osobę zamiast tego, takiego wspaniałego chirurga. Jednakże samochód został powiązany w wypadek, zabijając chirurga. I także zginął przez to młody chłopak, który czekał na operację tego także chirurga. Jeżeli ślimak nie byłby na prawej ścieżce 17 lat temu, co by się stało? Życie jest po prostu nie fair, nie myślisz tak? I ja powiem tak. Ta kobieta, która biegła, to jest matka Erika. Mira ją zabiła. Przez co został ojciec Akane fałszywie oskarżony, przez co matka Akane się zabiła. Przez co Akane oraz Aoi zostali sami i przez to zostali porwani do pierwszej gry Nonarnej. I właśnie przez to się zaczęło 999 i wszystko, co tu się dzieje. Przez tego ślimaka. Rozumiecie to? Ślimak. Przez ślimaka powstało Zero Escape. Właśnie to jest już po tej postapokalipsie. Znaczy... No dobra. To musi być los. Los? Diana uśmiechnęła się słabo. Suszka, na pytanie Sigmy. Nie pamiętasz? Powiedziałeś mi to we własnej osobie. Ja? Nigdy go nie widziałem. I że naprawdę byłem ja wtedy. Tak, to był Sigma, który miał 67 lat w środku. Diana po prostu dała swoją rękę troszeczkę bliżej do Sigmy. A on po prostu delikatnie zapowie ją pomiędzy swoje. Sigma przed nią nie jest tą osobą, która została uwięziona w tym schronie. To te samo ciało, ale inna przytomność. Na kwietnia 13.2029 Sigma był w kwaterach Crash Caves i jego oczy oraz ramiona zostały zamienione robotycznymi. Teraz młody Sigma wrócił do ciała sprzed 45 lat w przyszłość i zaczął robić instrukcję Akane. Jak wiele lat było, zanim przyszłaś tutaj, Diana? Tak troszeczkę, czy tak myślę, podążając za tą w maju 2029. Było tutaj takie zaczęła kaszleć po tym, jak zaczęła mówić. Sigma pomógł jej usiąść i powoli poklepał ją po plecach, aż jej się odblokowało, otrząknęło i w ogóle. Dlaczego ten kapsuła medyczna nie działa? Powiedziałam ci, to los. Skóra Diany była śmiertelnie blada, ale jej oczy wciąż błyszczały życiem, tak jak dziecka. Zawsze marzyłam, aby tutaj przyjść. Czy wiedziałeś, że Diana to imię bogini księżyca? Ja zawsze chciałam to zrobić, od kiedy byłam mała, więc perfekcyjnie pasuje mi, aby tutaj umrzeć. Co ty mówisz? Mogłam spędzić te ostatnie 3 lata żyjąc z tobą, Sigma. Ja doceniałam każdy ten moment i był dla mnie po prostu skarbem. Sigma dał niżej swoją głowę. Jego ekspresja na twarzy po prostu była bólem. Proszę, nie rób takiej twarzy. Nie musisz być smutny. Gdy nadejdzie rok 2084, zrobisz shift do świąt 2028, a następnego dnia... Stary, ja uda się do fabryki Digom na pustyni w Nevadzie i spotka ciebie. No jednak kiwnęła go na tak. Sigma zamknął swoje oczy i potrząsnął swoją głową. No nie. To nie to, Mazi. Ja się w sobie zakocha... Jego deklaracja się zatrzymała, jak usta Diany zbliżyły się do jego w pocałunku. A reszta jego słów zostały zatracone. Po tym momencie Diana wyszeptała ledwo. To musi być wspaniała przyszłość. Przyszłość, gdzie my znaleźliśmy się nawzajem w 2028. Sigma trzymał ją ciężko. Znaczy właściwie tak mocno. Czuł po prostu słabe odbicia serca. Znaczy właściwie takie chlipanie, które odbijało się w cichym, zimnym świecie. Robot, który ma hełm na swojej głowie, nazywa się Sean.
A właśnie, bo nie dodałem. Jeszcze na temat tego chirurga, który nie dojechał, on nie ocalił Shona, który był tym dzieckiem, który był geniuszem. Nigdy nie był inaczej nazywany niż to w tych podziemnym schronie. I na Fai. Dziecko Fai faktycznie było transportowane do z 1904 do 2008, ale Fai także została w 1904. Cokolwiek stało się z Fai? Plotki mówią, że została wspaniałym naukowcem i pracowała w tej fabryce w Stanach Zjednoczonych aż do jej tam stulecia. Fabryka robiła research dla transportera i tam... I to tam, gdzie Fai z 1904 została wysłana. I powiem tak, to nie jest potwierdzone, ale fani twierdzą, że, no bazując na tym, co właśnie przeczytałem, że... pamiętacie, że... Jakby to ująć... Fai została wychowywana przez naukowców. No to teoria głosi, że Fai wychowywała Fai. Ta Fai, która przetrwała te 100 lat, tak? Czy nawet 100... Od tego momentu to byłoby 104. No to 104 lata. Miała 104 lata i zaopiekowała się tym dzieckiem. Znaczy sobą. Znaczy to tylko taka teoria. Znaczy wiecie, jeżeli Delta przetrwał 124 lata, tak? Czyli jeśli on tam ma, no to jego siostra mogłaby też w teorii. Teraz po payoffie, czyli payoff to było to, jak udało nam się wyjść. Carlos. Dzień jest jasny i czysty. Dziewczyna w białej sukience po prostu biegnie, idzie sobie przy plaży. Wiatr po prostu rusza jej blond włosy, spokojnie. Aż do pół roku temu ona była przyczepiona do łóżka. Oczy Carlosa wciąż były w łzach za każdym momentem, jak widział jej uśmiech. No dalej, Carlos, nie musisz zawsze pomagać mnie. To przecież to jest punkt mojej rehabilitacji. A masz rację, wybacz, Maria! Carlos ogarnął swoje włosy z jej twarzy. Przepraszam, ogarnął jej włosy z jej twarzy. To definitywnie nie było słońce letnie, które sprawiało, że zachowywał się tak dziwnie. To w fakcie jego siostra właśnie stała tuż przed nim. Maria uśmiechnęła się do niego. Co by Kane i Champy powiedzieli, gdyby widzieliście, że się aż tak martwisz? A w porządku. Ja rozumiem, jak oni rozumieją, jak ty jesteś dla mnie ważna. Obydwoje ty i Champy daliście swoje zaryzykowaliście swoje życie. A to inna historia. Ale dzięki temu widzieliśmy, jak wyleczyć ten syndrom Reverie. Nie mógł wierzyć, że mam zdolność, aby skakać przez czasoprzestrzeń. Prosto cieszę się, że umiesz to teraz kontrolować. To ponieważ Carlos spotkał Akane i Jumpeya, że to Maria mogła wyzdrowieć. Życzyłby sobie, że mógłby pokazać jej im, jak ona dobrze się czuje. Myślisz na temat ich właśnie teraz, czyż nie, Carlos? A co sprawia, że tak myślisz? Ponieważ się uśmiechasz. Carlos zamknął swoje oczy, a jego nieprzytomny uśmiech się chyba pozostał? Oni właśnie mają taki twój wiek. Trochę czuję się, jakbym zdobył brata i kolejną siostrę. Pójdziesz na ich ślub, czyż nie? Tak, a ty idziesz ze mną. Ale to jest coś, co Carlos najpierw musiał zrobić. Wtedy, kiedy trójka z nich była... Kiedy się odeszli od siebie. Będę czekał, aby usłyszeć od ciebie słowo, kiedy zlokalizujesz terrorystów. Carlos dał swoją prawą dłoń do Akane i Jumpeya, a pozostała trójka dała swoje dłonie na jego. Nie było tutaj wiedzy, aby wiedzieć, czy Delta mówił prawdę, ale jeżeli tak, to ten jeden fanatyk mógł zabić całą ludzkość. Akane i Jumpey po prostu chcieli znaleźć tą... Znaczy, zamierzałem poświęcić całe swoje życie, aby znaleźć tę osobę, a Carlos zaoferował im pomóc. On wciąż może pomóc silną więź pomiędzy trójką z nich. Ich ręce trzymały się razem mocno. Przypuszczam, że lepiej, aby gadać więcej przed ślubem, ha? Trzymając jej włosy poza jej twarzą, Maria dotarła także do swojego brata, który wziął jej rękę w swoją i kontynuowali, aby iść razem obok tej plaży. Te samo niebieskie niebo nad nimi było prawdopodobnie także... Nie, to samo niebieskie niebo, które było nad nimi, sprawiało, że przyjaciele Carlosa wiedzieli, że on może na nich polegać. Że Carlos może na nich polegać. Teraz Akane i Jumpey. Jumpey usiadł sobie na białej sofie, gdzieś
w sekretnej lokalizacji Crash Case, po prostu tak ruszając długopisem i wzdychając. Co jeszcze mogę napisać? Leżąc na stole, naprzeciwko niego leżał napisany w połowie list. Nagle Akane wyskoczyła za nim. O, co robisz, Junpei? Ona po prostu tak go wystraszyła. Junpei po prostu wyskoczył ten list, ale ona go zgarnęła od niego swoimi palcami i zaczęła czytać. Ha, zobaczmy. Carlos, bez ciebie, Akane, ja nigdy byśmy się nie spotkali razem. Dziękuję. Czy to zaproszenie na ślub? Nie, definitywnie nie. Sprawiał, że chciał złapać papier, ale Akane szybko ruszyła to poza jego teren. To tylko raport progresu. Junpei tak po prostu zaczął bełkotać. Aha, okej. Okay. Ja wspomniałam ten ślub, bo data nie została jeszcze ustawiona. Nie zrobiłam... Cześć. Aha, dobra, no wspomniałem o ślubie, ale data nie została jeszcze ustawiona. Zrobimy obietnicę tobie i twojemu bratu, że nie zrobimy ślubu, dopóki nie zmierzymy się z tym fanatykiem. Twarz Akany zrobiła się po prostu cała czerwona. Ona kryła swoją twarz za listem i wróciła do czytania. Nie chciałbym niczego więcej niż dostać pozwolenie i błogosławieństwo naszych starych przyjaciół i tych z was, których spotkaliśmy 6 lat miesięcy temu. Oczy się rozszerzyły, a Akane spojrzała na Junpeia. On uniknął jej wzroku, po prostu drapiąc się po tyle swojej głowy. No wiesz, tutaj jest historia, gdzie ja wciąż ciebie szukam, nawet po tym, jak jestem stary i w ogóle zgorzkniały. Jak wciąż gdzieś tam istnieje. I kiedy o tym myślę, ja... Nagle był jakiś ostry ból na twarzy Junpeia. Akane po prostu czypała go w policzek. Ała, to boli, co ty robisz? Udowadniam tobie, że to nie jest sen. Akane się zaczęła chichotać. Wciąż nie możesz uwierzyć, że jesteśmy razem jak to? Junpei potrząsnął swoją głową na nie. Zmienił się o wiele, Junpei. Pół roku temu nie byłeś taki szczery jak to. Jak mogłabym to pisać? Jak sen? He? Junpei też szybko uszczypnął Akane. O, teraz to zrobiłeś. Ona rzuciła się na niego obydwoma rękoma i zaczęła go szczypać gdziekolwiek może. I Junpei zrobił to samo. Kiedy zaczęli się śmiać, ciężko im było przestać. I robili to, aż zabrakło im dechu. Przypuszczam, że to wszystko także zasługa Carlosa. Dlatego właśnie piszę mu list z podziękowaniem. Na lewej dłoni Akane. Po prostu... Na lewej dłoni Akane po prostu błyskał pierścionek zaręczynowy na jej palcu. Badajcie, na lewej dłoni. Jej lewej dłoni. Syn Erik i Mira. Hej Mira, jak się czujesz? Jesteś samotna? Och, no dalej Erik, odwiedziłeś mnie w tamtym tygodniu. Erik uśmiechnął się tak dziwnie, zresztą jak zwykle. I wyciągnął do Miry swoją lewą dłoń. Mira zrobiła to samo. Ich ręce były pomiędzy srebrnymi... przepraszam. Ich srebrne pierścionki zgadzały się po stronie takiego okna. Może nie, że plastikowego, ale po prostu takiego w więzieniu. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja przyniosłem nowego gościa, aby cię zobaczył dzisiaj. Erik troszeczkę się przesunął i głowa wyskoczyła na widok. O, przecież ty jesteś... Cześć Mira, tylko czas coś nie widzieliśmy. To Sin, prawda? Jep, cieszę się, że pamiętałaś. Za Mirą słońce po prostu wbijało przez okna, które były kratami. Wpadały po prostu do pokoju odwiedzin. Troszeczkę minęło, San. Sean. Zresztą się czyta. Dobrze cię zobaczyć. Uśmiech pojawił się na jej twarzy. Był prawdziwy. Mira już dużo nie potrzebowała plastra, aby robić fałszywy. Kiedy usłyszałem, że się sama zgłosiłaś na policję, byłem naprawdę zaskoczony. No trochę też. Erik był osobą, która mnie przekonała. Boję, że powinna zapłacić za moje grzechy, żebyśmy mogli być razem. Nie dlatego chcę... Dlatego zostałaś poślubiona w więzieniu. Erik po prostu tak dał swoją głowę gdzieś na bok, tak troszeczkę zawstydzony.
Jesteś pewny, że to okej z tym? Mira zapytała. Spojrzał na nią zdziwiony. Nie żałujesz, że co mi wyszedłeś? Przecież ja wyrwałam twoje serce w innej historii. Czy to nie to, co powiedziałeś, Sean? No tak, zrobiłaś to, ale... Erik spojrzał prosto Mirze w oczy. Mirze w oczy. Ja ci powiedziałem to wiele razy. Wybaczam ci. Nieważne, co się stało. To jest stanie. Niemniej, ty nie zabijaś mnie w tej historii. I jeszcze, prawda? Jeszcze. Usta Miry się tak leciutko zaśmiały, tak jakby. Ale przecież ten Heart Reaper zabił bardzo wielu ludzi, tak wielu. Sim, przestań. Erik spojrzał wkurzony na Shona. A twarz Miry wpadł, po prostu tak jakby podniosła brwi, czy tak łączyła, jakby była zła. Ale Sean kontynuował przemawianie. Oddałaś się policji, Mira, ale to nie znaczy, że zapłaciłaś za wszystkie sprawy, które zrobiłaś. Wątpię, że rodziny i przyjaciele, ty, którzy zostawiłaś za sobą, wybaczą ci, nawet gdybyś miała karę śmierci. Nie możliwości, że możesz oczyścić swoje grzechy tutaj. Mira tak... zacisnęła... Uśmiechnęła się przez swoje zęby, czy tak zacisnęła chyba z wkurzenia, mi się wydaje. Ale jest tutaj sposób, aby się mogła oczyścić. No cóż, nie to, co właściwie zrobiłaś technicznie. Musisz zapłacić za to całym swoim życiem. To się nigdy nie zmieni, ale być może może to zrobić w innym uniwersum. Ja nie rozumiem. Chcesz, abyś cofnęła i nie zabiła tej kobiety, która... Nie, żartujesz. I to jest ostatni tekst. Nagle pięść Shona rozwaliła się przez to szkło. A! I rozkoczyła w tył, kiedy Erik po prostu zamarł w szoku. Co ty? Erik nawet nie skończył przemawiać, kiedy Sean się ruszył. Wskoczył przez zniszczone okno i kopnął zewnętrzną ścianę z pokoju odwiedzin, powodując, że się rozwaliła i była to gigantyczna dziura. Alarm natychmiastowo się odpalił i oficerzy policji szybko wbiegli do pokoju, ale Sean po prostu podbiegł na nich i zdjął ich wszystkich w mgnieniu oka. On zabrał za swoją dłonią Mirę. Idziemy! Ale gdzie? Wiem, gdzie jest transporter! Czy ty mi mówisz, że powinniśmy zmienić historię? Erik tak troszeczkę się zszokował. Sean pokiwał go na tak. Aby otrzymać młodą Mirę od popełnienia morderstwo. Mira, jestem bardzo pewna, że to jedyny sposób, abyś mogła oczyścić swoje grzechy. Mira patrzyła się przez dziurę w ścianie na horyzont, który był tam w oddali. Ale ona przyjdzie do innej historii, a nie w tej. Ale wiecie, jakby to wszystko zmieniło? Przecież może dlatego to też jest tak jakby na samym końcu. Znaczy, jeżeli liczymy, że to idzie od dołu. Ponieważ... Jakby to ująć... No, jest na końcu, jak się ustawi jako pokoje. Jeżeli Mira nie zabije... To... Sean przeżyje. Rodzice Akany przeżyją. Rodzice Erika przeżyją. Po prostu wszystko się zmieni. I powtórzę to, co mówiłem odcinek temu. Jak na razie zobaczymy się dopiero w następnych seriach.